Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku skupimy się na makijażu oka i na nowościach marki Makeup Revolution, które to mają być przełomem w makijażu oka. Mam tutaj dwie palety z serii Mirror Glass i wykonam nimi dwa makijaże. Jeden będzie bardziej kolorowy, odważniejszy, drugi będzie w stonowanych kolorach, ale obydwa będą użytkowe, więc może znajdziecie tu jakąś inspirację. A teraz przejdźmy już do samych palet. To, co od razu rzuca się w oczy, to przepiękne, lustrzane, trójwymiarowe opakowania. Wyglądają bardzo oryginalnie i luksusowo, no i nie ukrywam, że przyciągają spojrzenia. No i tak jak nazwy palet i sam wygląd tych opakowań wskazują na to, że cienie będą dawać taki efekt lustra. Same palety zawierają każda po 15 cieni, jest tu też kilka cieni matowych, ale palety głównie skupiają się na cieniach błyszczących, o różnym wykończeniu, jest tu bardziej satynowe wykończenie, perłowe, jest coś w stylu folii, zaraz pokażę Wam je z bliska, zobaczymy je też w akcji. I myślę, że zacznę tutaj od tej srebrnej palety Glass Mirror, która charakteryzuje się przepięknymi kolorami. Mamy tu szarości, odcienie różu, odcienie miedziane, sporo niebieskości i ta wersja kolorystyczna świetnie sprawdzi się u blondynek. Ja teraz zesłoczuję Wam te cienie, żebyśmy mogły zobaczyć, jak prezentują się na skórze. Tak prezentuje się pierwszy rząd. Pierwszy cień jest, określiłabym go jako duochromowy, przepięknie się mieni. Myślę, że sprawdzi się też świetnie jako toper. Kolejny cień to taka fuksja, tutaj taka intensywna lawenda. Tutaj już taki lekko srebrny cień, ale on ma taką konsystencję folii, także myślę, że będzie wyglądać obłędnie na powiece. I kolejny cień to pastelowy, błękitny odcień. On w palecie wygląda na matowy, ale na skórze nabiera blasku, także warto jest mieć to na uwadze. Drugi rząd prezentuje się tak. Pierwszy matowy cień, jest to taki intensywny brąz i powiem Wam, że jestem naprawdę miło zaskoczona pigmentacją tych matowych cieni. Tutaj cień niebieski, on się delikatnie błyszczy, delikatnie mieni. Tutaj odcień szampański z domieszką takiego różowego złota. Kolejny matowy cień, tym razem taka soczysta malina i tutaj taki klasyczny złoty perłowy odcień i te dwa odcienie myślę, że sprawdzą się też świetnie jako rozświetlacze. I przejdźmy już do trzeciego rzędu. Spójrzcie tylko na ten miedziany odcień, jak on pięknie odbija się w świetle. Wow, no pozostawia przepiękną taflę. Kolejne połyskujące cienie już nieco mniej się błyszczą. One dają taki delikatniejszy, subtelniejszy błysk. Tutaj coś z domieszką fioletu, tutaj taki stonowany odcień różu i dwa ostatnie odcienie to szary i taki głęboki niebiesko-turkusowy odcień. No i powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona. Spójrzcie na moje palce, ta pigmentacja jest tak mocna, że nie umiem jak na razie ich zmyć. Ale przejdźmy już do samego makijażu, bo nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzą się na powiekach. Zacznę tutaj od tego ciemnego, niebieskiego cienia. W kolejnym kroku delikatnie go rozcieram czystym pędzelkiem. To, że nie zostawiłam tutaj takiej ostrej krawędzi, tylko rozblendowałam nieco ten cień, ułatwi mi połączenie kolejnego koloru, a użyję tutaj tego błękitnego odcienia. On co prawda nie jest matowy, ale myślę, że będzie idealnie tutaj współgrał z tym głębokim niebieskim odcieniem i dzięki temu powstanie taka fajna, delikatna chmurka. Przejdę teraz do odcięcia cut crease. Ja osobiście tą metodę bardzo chętnie stosuję przy makijażach wieczorowych. Jeśli miałyście do tej pory problem z narysowaniem odpowiedniej krzywej do tego cut crease, to pokażę Wam mały trik. Chodzi o to, żeby nanieść pewną ilość korektora na powiece, mrugnąć lub tak wiecie, pochylić głowę. I tu, gdzie ten korektor Wam się odbije, to punkt, w którym powinno być najwyższe miejsce tego odcięcia. No i Przy rysowaniu cut crease warto kierować się naturalnym odcięciem, czyli tutaj tym wgłębieniem w powiece. Tu, gdzie moja powieka się załamuje, to mniej więcej w tym samym kształcie rysuję właśnie tą krzywą cut crease. Przejdziemy teraz do ruchomej powieki i skuszę się tutaj na ten duochromowy, przepiękny odcień. Nałożę go po prostu palcem. Teraz, żeby jakoś fajnie połączyć ten opalizujący cień z tym matowym, użyję tutaj tego lawendowego i również wklepię go palcem w powiekę. Mam nadzieję, że będzie to widać, jak te cienie połączone palcem ładnie się łączą. Ten opalizujący cień przechodzi w taki niebieski, a następnie właśnie w ten lawendowy. Dolną powiekę podkreślę znowu tym matowym cieniem. Małym palcem nałożę jeszcze ten piękny szampański odcień. On ma domieszkę takiego różowego złota, także odrobinę ociepli ten cały makijaż. Zwilżam jeszcze pędzelek i słuchajcie, spójrzcie tylko na to. No, powstało po prostu lustro. Spójrzcie na tą różnicę. Tutaj nałożonym mokrym pędzelkiem powstał taki naprawdę ultra błyszczący efekt lustra. Tutaj nałożony palcem ten efekt jest bardziej delikatny. Także z tymi cieniami można eksperymentować, można z nich wyciągać jeszcze więcej, w zależności jaki efekt chcemy uzyskać. Ale na koniec jeszcze taki mały makijażowy trik. Użyję sobie teraz tutaj tego brązowego cienia i precyzyjnego pędzelka i ten cień nałożę na linię wodną. Także jeśli nie macie jakiejś kredki ze sobą, to warto pamiętać o tym, że na linię wodną można nakładać też cień do powiek. No i makijaż gotowy. Wyszła taka wieczorowa, kolorystycznie zimowa wersja, ale nic bardziej mylnego, bo ta kolorystyka świetnie sprawdzi się jako makijaż wieczorowy, na przykład do czarnej, białej, ale nawet też koralowej sukienki. Także być może znajdziecie tu jakąś inspirację, ale przejdźmy już do podsumowania tej palety. Słuchajcie, jakie było pierwsze moje zdziwienie i takie miłe zaskoczenie? To, że te cienie niesamowicie szybko się razem łączą, świetnie się razem blendują i obojętnie, czy jest tu mowa o cieniach matowych, czy błyszczących, czy nakładamy je palcem, czy pędzlem, przy każdej metodzie cienie się przepięknie łączą i dzięki temu makijaż też powstaje w naprawdę bardzo szybkim tempie i no bez jakichś tam większych trudności. Jeśli chodzi o cienie błyszczące, to z nimi można eksperymentować, można je nakładać palcem. Ta metoda świetnie sprawdzi się przy jakichś szybkich makijażach dziennych, kiedy nie mamy pędzli i nakładamy tylko błyszczące cienie szybko na powiekę. Można ten efekt wzmocnić, nakładając cienie zwilżonym pędzelkiem i wtedy powstaje taki prawdziwy efekt lustra. Myślę, że przepięknie będzie to też wyglądać na zdjęciach, także jeśli wybieracie się na jakieś imprezy, a lubicie błysk, to myślę, że jest to fajna propozycja. Makijaże będą wyglądać na zdjęciach obłędnie. No i rzeczywiście, no coś w tych paletach jest, ale przejdźmy już do kolejnej palety. Tu już stworzymy makijaż w bardziej stonowanych kolorach. Pora na drugą paletą, jest to paleta Black Eyes i ona ma już zdecydowanie bardziej stonowane kolory, zbliżone są one do barw ziemi, a to znak, że ta paleta świetnie sprawdzi się u brunetek. Wszelkie odcienie beżu, brązu, złota, zieleni przepięknie podkreślam ugodę właśnie brunetek. No i ta paleta jest też w pełni wystarczająca. Mamy tu cień beżowy, czarny, są brązy, są cienie połyskujące, także stworzymy tą paletą makijaż dzienny, wieczorowy. Możemy też tutaj z tą czerwienią trochę zaszaleć. Także ta paleta jest już zdecydowanie bardziej wystarczająca, bardziej stonowana. No i co, przejdźmy już do makijażu. Użyję najpierw tego beżowego cienia, który nałożę pod samym łukiem brwiowym i tym samym pędzelkiem myślę, że nałożę tutaj ten chłodny odcień Jest to odcień kakaowy. Słuchajcie, używam takiego puchatego pędzla, a tu taka ładna, no powiem wam, że te cienie matowe są naprawdę bardzo ładnie napigmentowane. To jest niezaprzeczalne. Delikatnie rozcieram ku górze. No, powiem wam, że ten cień tutaj się zdawał taki niepozorny, a na oku jest dość ciemny. Dzięki temu, że wcześniej nałożyłam pod długoprofiowy ten beżowy cień, to zdecydowanie łatwiej mi się tutaj teraz go rozciera i powstaje tu taka delikatniejsza chmurka. I dalej tym samym pędzlem przejdę do tego czarnego cienia. On tutaj w palecie wygląda niezbyt intensywnie. No, ale świetnie się nada właśnie do przyciemnienia makijażu. Ale nie jest to taka, wiecie, czerń jak węgiel. Cały czas ten makijaż wykonuję jednym pędzlem i wykonuję go w odwrotny sposób jak ten pierwszy makijaż, bo tam zaczynałam od najciemniejszego cienia, a tutaj od najjaśniejszego cienia. I tą metodę, którą robię teraz, stosuję właśnie przy takich dziennych, użytkowych makijażach, gdy zależy mi na czasie i na mniejszym zużyciu pędzli. Jeśli chodzi o pozostałą część górnej powieki, to myślę, że skuszę się tutaj na te dwie zielenie. Zacznę od tej jaśniejszej. No. To już jest niemalże taka folia. Pięknie. Dokładnie, posłuchajcie, kilka ruchów, a makijaż jest już niemal gotowy, bo te matowe cienie się blendują dosłownie w tempie ekspresowym. Tutaj mogłabym już zostawić sam ten cień, ale dołożę jeszcze ten ciemniejszy odcień zieleni. Biorę teraz bardziej precyzyjny, puchaty pędzelek i tym brązem, którym rozcierałam górną powiekę, ten cień nałożę również na dolną. Dołożę jeszcze odrobinę czerni i jeszcze nałożę tutaj ten piękny szampański odcień na dolnej powiece. No i zabawa cieniami skończona. Jeszcze wytuszuję rzęsy, dokleję sztuczny i wracam do Was z podsumowaniem. Drugi makijaż w trybie ekspresowym również gotowy, a teraz kilka słów o tych paletach. Słuchajcie, one nie bez powodu się nazywają Mirror Glass, te cienie błyszczące z tych palet. One naprawdę mają w sobie taki lustrzany blask. Mam nadzieję, że będzie widać to na przebitkach, jak pięknie one się mienią. Niektóre z tych błyszczących cieni mają taką formułę wręcz folii. I naprawdę, jeśli macie te palety, to warto wypróbować nakładanie tych cieni właśnie mokrym pędzelkiem, bo efekt jest oszałamiający. Ja osobiście błysk uwielbiam i osoby, które również są takimi srokami, to musicie je mieć. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Horex.pl. Dajcie znać w komentarzach, który z tych makijaży podobał Wam się bardziej. Być może macie już którąś z tych palet w swojej kolekcji, także się pochwalcie i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!